W dowód pamięci wydarzeń z 4 lipca 1946 roku w południe przedstawiciele władz miejskich oraz Solidarności złożyli kwiaty pod tablicą pamięci ofiar pogromu kieleckiego, który rozegrał się przy ulicy Planty. O tym, że Kielczanom nie wolno zapomnieć o tragicznych wydarzeniach sprzed 66 lat, mówił prezydent Kielc. To jest smutna rocznica, ale naszym obowiązkiem jest pamiętać, bo pamięć należy się przede wszystkim ofiarom. Musimy oddawać cześć, bo to byli niewinni ludzie. Tak naprawdę Kielczanie zabili Kielczan. Więc obowiązkiem władz również tego miasta jest przyjść tutaj co roku w rocznicę, by pochylić głowę, złożyć kwiaty i dać sygnał społeczeństwu, że nie zapomnieliśmy. Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego pod przewodnictwem propagatora idei patrona Bogdana Białka. Od kilkunastu lat, kiedy już w wolnej Polsce można było mówić o pogromie, można było dyskutować o pogromie, można było się spierać o pogrom. Od kilkunastu lat w naszym mieście są regularnie organizowane 4 lipca uroczystości upamiętniające to zdarzenie. Ale to ewoluuje. Coraz bardziej z roku na rok jesteśmy skierowani ku teraźniejszości. W kieleckim ratuszu reprezentanci organizacji żydowskich z Polski i Stanów Zjednoczonych spotkali się z prezydentem miasta Wojciechem Lubawskim. Podczas wizyty prezydent podkreślił, iż obowiązkiem każdego z mieszkańców miasta jest kultywować pamięć o dramatycznych wydarzeniach z 4 lipca, a młode pokolenia wychowywać w duchu szacunku i pojednania z narodem żydowskim. Wojciech Lubawski powiedział również, że choć jeszcze wiele przed nami, to relacje polsko-żydowskie układają się pomyślnie, czego przykład stanowi współpraca gospodarcza i kulturalna Kielc z izraelskim miastem partnerskim Ramlą. Młodzi Izraelczycy integrują się z kielecką młodzieżą. To właśnie od ich relacji zależy przyszłość stosunków obu narodów. Opinię tę podzielił przewodniczący Stowarzyszenia Kielczan w Nowym Jorku. Obserwuję Kielczan, obserwuję ich reakcje i w porównaniu z tym, co wiedziałem kiedyś, dzisiaj widzę zupełnie nowe pokolenie. To pokolenie, które jest gotowe na pojednanie, na zbliżenie obu narodów. For true reconciliation. Tuż po spotkaniu uczestnicy obchodów, w tym przedstawiciele różnych wspólnot wyznaniowych oraz goście z Izraela i Stanów Zjednoczonych, zebrali się pod pomnikiem Menory przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc, by oddać hołd ofiarom pogromu, a także wszystkim Żydom pomordowanym podczas II wojny światowej. Następnie zebrani przemaszerowali do dawnej synagogi, by pod Memoriałem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oddać cześć Polakom, którzy za ratowanie Żydów otrzymali ten zaszczytny tytuł. Ponadto odznaczono medalem Wir Bonus zasłużonych na rzecz pojednania chrześcijańsko-żydowskiego. Kolejnym etapem Marszu Milczenia i Modlitwy była kamienica przy ulicy Planty. Naszego marszu pod